Witam wszystkich serdecznie na kanale. Dzisiaj chciałem pokazać, jak łatwo i szybko wymienić sobie te czarne panele w DualSense, żeby sobie go trochę ulepszyć, upiększyć. Będziecie oczywiście potrzebowali takie panele. Oczywiście link w opisie. Ja je zakupiłem za 15 zł za sztukę na AliExpress. Nie szły zbyt długo, bo chyba tylko 2-3 tygodnie bodajże. A wszystko, co potrzebujecie, żeby to zrobić, to szpatułkę, albo ja używam akurat piórka do gitary. Wystarczy podważyć w tym miejscu leciutko. Jeżeli macie dobre paznokcie, to na pewno wam się uda to zrobić paznokciem. No i dalej już po kolei lecimy z tym koksem. Pyk. Na końcu wyciągamy dzióbki. I odwrotna kolejność w montowaniu. Pierwsze dzióbki, tutaj musicie sobie trafić, to jest chyba najtrudniejsza czynność. Ale jak już wjedziecie tam pod spód, to same się powinny ułożyć. Myk, cyk. Myk, cyk. Nie wiem, ile sekund mi to zajęło, ale pierwszy panel wymieniony, także zabieram się za drugi. Drugi jest czerwony. Jak widzicie, wszystko elegancko pasuje. Nie ma żadnego problemu. Akurat załączyła mi się konsola. To przypadek, ale to nic. Także no, zachęcam do takiego upgrade'u, no bo to dodaje smaczku każdemu graczowi. Dzięki, cześć.